Święty Bonifacy, rodem Anglik, przyszedł na świat około roku pańskiego 680 w małym miasteczku Kirton, z rodziców bardzo bogobojnych. Na chrzcie świętym nadano mu imię Winfryda. Od dzieciństwa objawiał pragnienie wstąpienia do zakonu. Miał lat 7, kiedy misjonarze przybyli do jego rodzinnego miasteczka i przyjęci w gospodę u jego rodziców, uderzeni roztropnością i pobożnością małego tego chłopaczka w rozmowach, jakie z nim miewali, utwierdzili go w jego świętych zamiarach. Po odejściu misjonarzy mały Winfryd prosił ojca o pozwolenie wstąpienia do klasztoru, lecz ten, miłując go nad wszystkie inne swoje dzieci, nie dał mu na to zezwolenia. Ze smutkiem wprawdzie, lecz pokornie poddał się temu chłopczyna. Wkrótce potem ojciec w ciężką zapadł chorobę i poznał, iż zsyłał mu Pan Bóg ją za karę sprzeciwienia się pobożnym zamysłom Winfryda. Niezwłocznie przeto zwołał radę rodzinną, na której postanowiono zadośćuczynić żądaniu świętego. Jeden z przyjaciół jego ojca odwiózł go do klasztoru. Z początku nie bardzo chętnie zbyt młodego aspiranta przyjęto, lecz wkrótce tak się on tam odznaczył cnotami zakonnymi, że wtedy upatrywano już w nim wielkiego przyszłego sługę Bożego. Że przy tym obdarzony był wielkimi zdolnościami i nie przygaszając w sobie ducha pobożności z wielką pilnością pracował w szkole, gdy zaledwie miał lat 12, wysłano go do innego klasztoru, gdzie wyższe nauki wykładane były. Tam pod przewodnictwem wielkiej świątobliwości opata nazwiskiem Wimberta nadzwyczajny uczynił postęp jak w pobożności, tak i w nauce. Ulubionym czytaniem jego były żywoty świętych męczenników, których i sam pragnął szczęścia dostąpić, przelewając krew za wiarę. W 30 roku życia wyświęcony na kapłana został znakomitym kaznodzieją i wykładem Pisma Bożego tak zasłynął, że już za jednego ze znamienitszych mężów w kościele podówczas był poczytywany. Całe duchowieństwo Anglii w najważniejszych sprawach udawało się do niego, wyrocznią był dla wszystkich, a do najważniejszych kościoła tyczących się poselstw używany. W głębokiej pokorze swojej, przerażony oznakami czci powszechnej, które go zewsząd spotykały, postanowił opuścić ojczyznę i udać się w obce kraje dla nawracania niewiernych. Zaczął od części Niemiec zwanej wówczas Fryzją, lecz z powodu panującej tam wtedy wojny misja jego nie powiodła się wcale. Sądząc, iż błogosławieństwo papieskie skuteczniejszym uczyni jego apostolskie prace, udał się do Rzymu, gdzie papież, który już wiele o nim słyszał, pomimo jego oporu zmusił go do przyjęcia święceń na biskupa, a zmieniwszy jego imię Winfryda na Bonifacego, dał mu swoje błogosławieństwo i na opowiadanie słowa Bożego do Niemiec posłał. Nadto ojciec święty Grzegorz III zaszczycił go paliuszem i władzą legata i dał mu listy do króla francuskiego, do biskupów i książąt niemieckich, w szczególny sposób go im polecając. Dzięki tak silnemu poparciu, święty Bonifacy, wróciwszy powtórnie do Niemiec, w krótkim czasie przeszło 100 tysięcy niewiernych nawrócił. Zaczął od Hesji, gdzie nawróciwszy większą część pogan, ściął stare drzewo, które poganie czcili jako poświęcone bożku Jowiszowi, i z niego wybudował pierwszą tam kaplicę pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła. Stamtąd udał się do Turyngii, a następnie do Bawarii, gdzie rozproszywszy szczątki pogaństwa, odwiódłszy wielką liczbę już nawróconych chrześcijan od sekty pewnego apostaty, który zaraził całą tę krainę błędnymi naukami będącymi mieszaniną zabobonów pogańskich z obrządkami chrześcijańskimi, nie tylko tam wiarę ustalił, lecz i lud do pobożności wdrożył. Pod tę porę dla własnych spraw kościoła, udawszy się do Rzymu, przyjęty przez Grzegorza III jako wielki apostoł Niemiec, uczestniczył w soborze, który tam pod przewodnictwem papieża się odbywał. Po ukończeniu takowego z woli papieża powrócił do Niemiec. Opatrzony w nowe od stolicy apostolskiej przywileje, a zamianowany arcybiskupem mogunckim, kilka nowych biskupstw założył, mianowicie w Strasburgu, w Ryzyngii i Ratyzbonie. Powznosił wiele klasztorów, tak męskich, jak i żeńskich, do których posprowadzał zakonników i zakonnice z Anglii, w których liczbie były święta Tekla, święta Walburga i święta Gontruda. Następnie w Turyngii założył 4 biskupstwa i podobnież kilka klasztorów, a między nimi wielki klasztor benedyktynów w mieście Fuldzie, w którym niekiedy i sam dla wypoczynku na bogomyślności na kilka dni się zamykał. Zwołał synod prowincjonalny, na którym uchwalono najpotrzebniejsze ustawy tyczące się karności kościelnej, obyczajów ludu wiernego i stosunków jego z pozostałymi jeszcze poganami. Obarczony tylu pracami apostolskimi, wiódł życie bardzo umartwione. Wiele czasu, a szczególnie w nocy, odmawiając sobie spoczynku, poświęcał na modlitwę, wzdychając ciągle za koroną męczeńską. Celem wszystkich pragnień moich, pisał on do Hudberta, biskupa kantorperyjskiego, jest wylanie krwi za wiarę w Jezusa Chrystusa i w obronie Jego Ewangelii. Trzeba nam w walce nie ustawać, bo w ciężkich czasach żyjemy. Jeśli taka wola Boża, oddajmy życie za wiarę Ojców Świętych, abyśmy razem z nimi do Królestwa Niebieskiego się dostali. Spraw, o Boże, abyśmy nie usypiali na urzędzie najwyższego strażnictwa nam powierzonego, nie stali się psami milczącymi albo najemnikami uchodzącymi przed wilkiem. Bądźmy pasterzami gorliwymi, czujnymi, w głoszeniu Słowa Bożego nieustającymi,
bez względu na osoby i nie oglądając się, co nas za to spotkać może. Gorliwość ta, którą zalecał drugim, a której sam dawał wysoki przykład, ściągnęła na niego z wielu stron prześladowanie, któremu nieraz groziło i śmiercią, od której prawie cudownie bywał zachowany. Między innymi dwaj wyrodni kapłani, Albert i Clemens, zapadłszy w odszczepieństwo, wielką na niego wywołali byli burzę. Obaj jednak ustąpić musieli przy mężnej stałości świętego i jeden przez sobór słasoński, a drugi przez papieża wyklęci zostali. Widząc sługa Boży, że wiara już w całych południowych i zachodnich niemieckich krajach rozkrzewioną była, a tylko jeszcze we Fryzji, do której on był zaczął, bałwochwalstwo przemagało, umyślił wrócić do tego ludu i na nowo prace swoje apostolskie rozpocząć. Za zezwoleniem papieża złożył arcybiskupstwo mogunckie, zamianował na swoje miejsce Lullę, towarzysza wszystkich jego prac apostolskich, i sam go wyświęcił, prosząc, żeby po śmierci, gdziekolwiek go spotkała, ciało jego do klasztoru w Fuldzie przeniesione było. Wziąwszy ze sobą trzech kapłanów, trzech diakonów i czterech zakonników, puścił się do Fryzji. Tym razem w krótkim czasie niezmiernie wielką liczbę pogan tam ochrzcił, wiele kościołów i klasztorów założył i ustanowiwszy w trajekcie nową diecezję, wyświęcił tam na biskupa wielkiej świątobliwości kapłana nazwiskiem Eobana. Razu pewnego przebiegając tę krainę, kazał rozbić namioty dla siebie i towarzyszy nad rzeką Bortną, gdzie nazajutrz miał nowo nawróconym chrześcijanom udzielać sakramentu bierzmowania. Tymczasem poganie, którzy ciągle na jego życie czyhali, korzystając z odosobnienia, na jakim się w ten czas Bonifacy znajdował, tegoż dnia wieczorem rzucili się na ten mały obozik sług Bożych. Święty, widząc, że garstka wiernych, która przy nim była, chciała z orężem w ręku stawić opór napadającym poganom, wstrzymał ich od tego, mówiąc: synowie najmilsi, walka orężem byłaby tą próżną przeciw tak wielkiej zgrai. Widzę, że Bogu podoba się dać nam dziś zapłatę za prace nasze. Nie lękajmy się śmierci dla Jezusa Chrystusa, który z wielkiej ku nam miłości sam ją za nas poniósł. I to rzekłszy, z krzyżem i Ewangelią w ręku wystąpił przeciw poganom, którzy rzuciwszy się na niego, zamordowali go w tejże chwili. Widać, że zrazu mąż Boży musiał się zasłonić księgą Ewangelii, bo znaleziona potem przebita była mieczem, chociaż żadna litera w niej nie została uszkodzona. Lullus odzyskał ciało świętego męczennika lub z wielką trudnością i przeniósł je według jego woli do klasztoru w Fuldzie. Święty Bonifacy sprawował urząd biskupi lat 36, a opowiadał Ewangelię w Niemczech lat 40. Otrzymał koronę męczeńską roku pańskiego 754.